w tym trudnym kapitule. Czytamy z listu do Efezjan z rozdziału 5. Vers 22 bis Kapitel 6, Vers 4. Od wiersza 22 do 6 rozdziału, wiersz 4. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Wir wollen uns in diesen Tagen damit beschäftigen, was Gottes Wort über das Verhalten der Gläubigen in der Familie und in der Versammlung uns sagt. My w tych dniach chcemy się zająć tematem tego, co Słowo Boże mówi na temat rodziny, małżeństwa, wychowania dzieci. Heute wollen wir uns ansehen, wie wir uns in der Familie verhalten sollen. Dzisiaj chcemy się przyjrzeć temu, jak mamy zachować się w rodzinie. Bevor wir auf Einzelheiten dazu eingehen, möchte ich etwas über die Ehe sagen. Zanim wejdziemy w szczegóły, chciałbym coś powiedzieć jeszcze na temat małżeństwa. Die Ehe wurde von Gott eingesetzt. Małżeństwo zostało ustalone przez Boga. Als Gott den Menschen geschaffen hat, sagte er, gdy Bóg stworzył człowieka, rzekł: Lasset uns Menschen machen, uczyńmy ludzi nach unserem Gleichnis, w naszym podobieństwie. Das ist Kapitel 1. Mose 1, Vers 26. 1. Mojżeszowa 1, 26. In unserem Bild. Uczyńmy człowieka na obraz nasz. Und Vers 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. 27. wiersz mówi, i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Und Gott hat dem Menschen einen Auftrag gegeben. I Bóg dał ludziom zlecenie albo zadanie. Vers 28 heißt es. 28. wiersz mówi. Und Gott segnete sie und Gott sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Gott hat also die Ehe eingesetzt. Bóg więc ustanowił małżeństwo. Als Gott Adam geschaffen hatte, gdy Bóg stworzył Adama, wird uns im zweiten Kapitel gesagt, to w drugim rozdziale jest nam powiedziane, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nie jest to, welcher Vers ist das? Das ist Kapitel 2, Vers 18. Wiersz 18. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynił mu pomoc odpowiednią dla niego. Daraus erkennen wir,
Z tego rozpoznawamy, dass Gott die Ehe wünscht. Że Bóg życzy sobie małżeństwo. Wir finden zwar im Matthäus Evangelium Kapitel 19, znajdujemy wprawdzie w Ewangelii Mateusza w rozdziale 19, dass der Herr Jesus drei Ausnahmen nennt. Że Pan Jezus tam wspomina trzy wyjątki. Matthäus 19, Vers 12. Mateusza 19, Vers 12. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Das heißt, es gibt Menschen, Männer, die geboren werden, die nicht zur Ehe, die keine Ehe eingehen können. Znaczy są mężczyźni, którzy się urodzą już w takim stanie, że nie mogą wejść w związek małżeński. Als zweites sagt er, es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind. Potem mówi, że są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Wir wissen, dass es im Altertum die Eunuchen gab. Wiemy, że w starożytności były eunuchy. Und eunuchowie. Und im Mittelalter die Knabensänger. I wśród wieczu Knaben was? Knabensänger. Aha, byli tacy śpiewacze młodzieńcy, die auch keine Ehe eingehen konnten. Którzy też nie mogli wejść w związek małżeński. Aber dann wird uns ein dritter Punkt vorgestellt. Ale jeszcze trzeci punkt jest nam tutaj przedstawiony. Die sich, Vers 12 am Ende, die sich selbst verschnitten haben um des Reiches der Himmel willen. Są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Das sind solche, die auf die Ehe verzichten, um im Werk des Herrn eine ganz besondere Aufgabe zu erfüllen. To są tacy, którzy rezygnują z małżeństwa po to, aby w dziele Pana wykonywać zadanie dla Niego. Der Apostel Paulus zeigt uns in 1. Korinther 7. Apostoł Paweł pokazuje nam w 1. Koryntian w 7 rozdziale. Die Vorzüge des Nichtverheiratetseins. Przedstawia tam on przywileje stanu niezamężnego. Aber auch die damit verbundenen Gefahren. Ale także z tym powiązane niebezpieczeństwa. Die Vorzüge sind. Te przywileje są. Vers 34. 34. Wiersz. Oder Vers 32 schon. Albo już 32. Wiersz. Der Unverheiratete ist um die Dinge des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefalle. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się Panu podobać. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefalle. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie. In Vers 34 wird uns gesagt, die Unverheiratete ist um die Dinge des Herrn besorgt. I w 34. wierszu jest mowa o kobiecie niezamężnej, także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie. Damit sie heilig sei, sowohl am Leib, als auch am Geist. Aby być świętą i ciałem, i duchem. Die Verheiratete aber ist für die Dinge der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefalle. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. Wir sehen also, wenn jemand unverheiratet bleibt, kann er durchaus für den Herrn in besonderer Weise dienen. Widzimy więc, jeśli ktoś pozostanie w stanie niezamężnym czy nieżonatym, że w szczególny sposób on może, czy ona może Panu służyć. Die Gefahren nennt der Apostel Paulus in Kapitel 7, Vers 9. Niebezpieczeństwa z tym powiązane wymienia apostoł Paweł w 7 rozdziale wierszu 9. Nachdem er in Vers 8 gesagt hat, ich sage den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben, wie auch ich. Podczas gdy już powiedział w 8 wierszu, do tych, którzy są jeszcze wdowami albo nie wstąpili w związek małżeński, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. In Vers 9 heißt es dann, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so lass sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als entbrannt zu sein. I wiersz 9 mówi, jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem łatwiej
albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Das heißt, dass jemand nur dann nicht heiraten sollte, wenn er dem Herrn dienen möchte. To znaczy, że tylko wtedy ktoś nie powinien się żenić, jeśli chce służyć Panu. Und wenn er dadurch nicht in die Versuchung gerät zu sündigen. Jeśli przez to nie wpadnie w pokusę ku temu, by zgrzeszyć. Wir haben in 1. Mose 2 gesehen, dass Gott sagte, ich will ihm eine, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Widzieliśmy w 1. Mojżeszowie 2. rozdziale, że Bóg mówi, że niedobrze człowiekowi jest być samemu. Das war Vers 18. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wiersz 18, który też mówi, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Welch eine Gnade, dass Gott dem Mann eine Hilfe zur Seite gestellt hat. Jakaż to łaska, że Bóg mężczyźnie dał pomoc, która jest u boku jego. Alle, die wir verheiratet sein können, wissen, wie wertvoll eine Frau an der Seite des Mannes ist. My, którzy możemy być żonaci, możemy wiedzieć, cóż to jest za, jaka to jest cenna pomoc, jeśli mamy żonę obok nas. Eine Hilfe in vielerlei Hinsicht. Jest to pomoc różnorodna. Aber es wird uns hier auch gezeigt, die ihm entspricht. Ale jest tutaj też przedstawione pomoc odpowiednia dla niego. Das bedeutet, dass die Frau völlig gleichwertig ist an der Seite des Mannes. To znaczy, że niewiasta czy żona jest równowartościowa u boku swego męża. Und doch kommen wir dazu, dass Gott aufgrund der Schöpfungsordnung der Frau eine ganz bestimmte Stellung gegeben hat. A jednak dochodzimy do tego, że Bóg ze względu na porządek stworzenia dał kobiecie szczególne stanowisko. Und davon haben wir gelesen in Epheser 5. I o tym czytaliśmy w Efezjan 5. Da wird unseren Frauen deutlich gesagt, ihr Frauen seid euren eigenen Männern untergeordnet als dem Herrn. Tam naszym żonom jest wyraźnie powiedziane, żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Das zeigt uns die von Gott gegebene Stellung der Frau. To pokazuje nam ten przez Boga, to przez Boga darowane stanowisko kobiet. Und das hat in der Praxis auch ganz bestimmte Konsequenzen. I to w praktyce ma też szczególne konsekwencje. In 1. Korinther 11 wird uns gesagt, dass der Mann, nein, hier haben wir das schon, der Mann ist das Haupt der Frau. Tutaj jest też powiedziane, że mąż jest głową żony. Und in 1. Korinther 11 wird uns gesagt, dass die Frau um des Mannes willen und nicht der Mann um der Frau willen geschaffen wurde. W 1. Korinther 11 jest napisane, że nie mężczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Wenn die Frau hier aufgefordert wird, eine untergeordnete Stellung einzunehmen. Jeśli kobieta jest wzywana do tego, aby zająć miejsce uległości, dann bedeutet das, oznacza to, dass der Mann in der Ehe die Führung hat. Że mąż czy mężczyzna w małżeństwie ma przewodnictwo. Die Führung bedeutet nicht einfach anordnen. Przewodnictwo nie oznacza tylko nakazywać czy zarządzać. Sondern der Mann trägt die Verantwortung für alle wichtigen Entscheidungen. Ale mężczyzna czy mąż nosi odpowiedzialność za wszystkie ważne decyzje. Und bei schwierigen Fragen ist es sicherlich eine sehr ernste Sache, für etwas die Verantwortung zu übernehmen, was die Frau oder die ganze Familie betrifft. A w przypadku trudnych pytań z pewnością jest to czymś bardzo poważnym, nosić odpowiedzialność za to, co się w małżeństwie czy w rodzinie dokonuje. Dazu brauchen wir die Gnade des Herrn. Potrzebujemy ku temu łaskę Pana. Aber welch ein schönes Verhältnis ist. Ale cóż za piękna relacja jest to, piękną relacją jest to, wenn der Mann auf den Rat der Frau achtet, jeśli mąż zważa na radę żony, nicht einfach das beiseite wischt, nie usuwa tego tak sobie po prostu, und wenn es schwierige Fragen sind, a
A jeśli są to trudne pytania? Wenn beide das Angesicht des Herrn Jesus suchen, jeśli oboje szukają oblicza Pana, ihre Knie beugen, i zginają swoje kolana, und gemeinsam bitten, dass der Herr doch Klarheit schenkt über die Entscheidungen, die zu treffen sind. I społecznie proszą Pana w sprawie tych decyzji, które trzeba dokonać. Wir sehen auch das Ausmaß der Unterordnung der Frau unter den Mann. Widzimy także tą miarę, czy ten, tą, ten wymiar tego, jak kobieta ma być uległa pod męża. Nachdem der Apostel in Vers 23 gesagt hat, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Gdy już w 23 wierszu powiedział, że mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła. Das erkennen wir ja vielleicht alle an. Christus das Haupt der Versammlung. To być może wszyscy uznajemy, że Chrystus jest głową Kościoła. A wie sieht es da mit der praktischen Unterordnung aus unter Christus das Haupt? Ale jak sprawa wygląda w praktycznym znaczeniu, jeśli chodzi, że my jesteśmy ulegli Chrystusowi jako naszej głowie? Achten wir darauf, was Gottes Wort uns sagt? Czy zważamy na to, co Słowo Boże nam mówi? Oder haben wir unsere persönlichen Ansichten über dieses und jenes? Czy mamy nasze osobiste mniemania i zdania na to i owo? Oder richten wir uns nach den Meinungen der Menschen, der Brüder und Schwestern, die uns vielleicht sympathisch sind? Czy raczej kierujemy się zdaniami i mniemaniami naszych braci i naszych sióstr, którzy są być może nam sympatyczni? Christus das Haupt bedeutet, vollkommen sich seinem Willen unterzuordnen. Chrystus jest głową, to oznacza zupełnie podporządkować się pod Jego wolę. Was kann uns dazu die Kraft geben? Co ku temu może dać nam siłę? Allein die Liebe zu dem Herrn Jesus. Jedynie miłość do Pana Jezusa. Und so kann auch nur die Liebe der Frau zum Mann ihr die Kraft geben, seine von Gott gegebene Stellung und Autorität anzuerkennen. I tak też miłość żony jedynie do swojego męża może dać jej tą siłę, aby uznać ten, to stanowisko, które Bóg jej dał. In Vers 24 lesen wir, aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Ale w 24 wierszu czytamy, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Und er wird nicht jetzt hier eine Einschränkung gemacht. I tutaj nie jest dane żadne ograniczenie. Nur dann, wenn die Männer sich vernünftig verhalten. Coś takiego, że tylko wtedy, jeśli mężowie się przyzwoicie zachowują. Wenn sie weise handeln. Jeśli mądrze postępują. Sondern es steht da in allem. Ale jest tutaj napisane we wszystkim. Natürlich gibt es eine Ausnahme. Oczywiście, że istnieje jeden wyjątek. Und das steht in Apostelgeschichte 4. I to jest napisane w Dziejach Apostolskich, w czwartym albo piątym rozdziale. Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Trzeba być Bogu bardziej posłusznym niż ludziom. Das heißt, wenn der Mann von einer Frau Dinge verlangt, die gegen Gottes Wort sind. To znaczy, jeśli mąż wymaga rzeczy od swojej żony, które są przeciwko Słowu Bożemu. Dann muss sie auch dem widersprechen. To wtedy ona musi się temu przeciwstawić. Aber das muss in einer Haltung geschehen, die demütig ist und die die Autorität des Mannes anerkennt. Ale musi się to wyrazić też w usposobieniu, który pokazuje pokorę, ale także to, że się uznaje stanowisko męża. In 1. Petrus 3 finden wir dazu weitere Hinweise. W 1. Piotra 3 rozdziale znajdujemy na to dalsze wskazówki. Da gab es also Männer, die dem Worte Gottes nicht gehorchten. Byli tam widocznie tacy mężowie, którzy nie byli posłuszni słowu. Wir lesen, ebenso ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen,
sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden mögen. Czytamy tam w wierszu pierwszym: podobnie wy żony bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Also nicht nur den vernünftig handelnden Männern, więc nie tylko tym mężom, którzy rozsądnie postępują, auch solche, die selbst dem Worte nicht gehorchen, ale także tym, którzy nie byli posłuszni słowu, die eigenwillig handeln, którzy samowolnie postępują, können durch den Wandel der Frau gewonnen werden. Oni mogą być pozyskani przez postępowanie żony. Das kann nur der Geist Gottes bewirken. To jedynie Duch Boży potrafi zdziałać. Eine Voraussetzung wird uns gesagt, wann Gott so etwas wirken kann. Ale też jest podany warunek na to, kiedy Bóg w ten sposób działać może. Und zwar durch einen in Furcht reinen Wandel. Mianowicie przez bogobojne czyste życie. Und dann wird uns danach vorgestellt, dass es nicht auf das Äußere der Frau ankommt. Potem przedstawione jest nam to, że nie chodzi o zewnętrzny wygląd kobiety, sondern auf das innere Wesen der Frau. Ale że ważna jest właśnie wewnętrzna istota kobiety. Nur dadurch kann ein Mann gewonnen werden. Tylko przez to mężczyzna może być pozyskany. Der Apostel führt das hier aus, Vers 3. Apostoł to tutaj rozwija ten temat, wiersz trzeci. Deren Schmuck nicht der äußere sei durch Flechten der Haare und Umhängen von Goldschmuck oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Trzeci, czwarty wiersz. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Also nicht durch heftige Worte, więc nie przez jakieś mocne słowa, sondern durch einen sanften und stillen Geist, ale przez łagodnego i cichego ducha. Nicht durch äußeren Schmuck, nie przez zewnętrzne strojenie się, sondern durch den unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, ale przez ten niezniszczalny klejnot łagodnego i cichego ducha. Der ist vor Gott sehr kostbar, ten właśnie przed Bogiem jest bardzo cenny. Dann wird uns mitgeteilt, dass das auch schon im Altertum so war. Potem przedstawione jest nam to, że już w starożytności tak było. Wir lesen weiter in Vers 5, denn so schmückten sich einst auch die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren eigenen Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannt, deren Kinder ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Czytamy piąty i szósty wiersz, albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Und es ist tatsächlich so, auch in unseren Tagen kann ein solches Verhalten einer Frau einen Mann, der dem Worte Gottes kritisch gegenübersteht, dazu führen, dass er sich bekehrt und umkehrt. I rzeczywiście i w naszych dniach usposobienie takie kobiety właśnie może doprowadzić do tego, że takiego rodzaju mężczyzna będzie pokutował i się nawróci. Welch ein segensreicher Dienst. Cóż za błogosławiona służba. Noch einmal wird in diesem Abschnitt es etwas über das Verhalten der Frau gesagt. Vers 33. Jeszcze raz też w tym fragmencie z listu do Efezjan, w 33 wierszu jest coś powiedziane jeszcze do kobiet. Die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. A żona niechaj poważa męża swego, w niemieckim jest, niech się go boi. Das bedeutet nicht, dass die Frau Angst haben soll vor dem Mann. To nie znaczy, że kobieta ma mieć strach przed mężem, sondern dass sie ihn achtet, ale że ona go poważa, dass sie auch die Schwächen des Mannes trägt, że także nosi słabości męża. Oft ist es ja, oder es kann so sein, dass eine Frau
dem Mann in vieler Hinsicht überlegen ist. Często tak jest, czy tak może być, że kobieta albo żona w wielu cechach jest mocniejsza niż mąż. Nicht nur im natürlichen Leben, sondern auch im geistlichen Leben. I nie tylko w życiu naturalnym czy zwyczajnym, ale także w duchowym znaczeniu. Aber wenn dann die Frau die rechte Stellung einnimmt, ale jeśli w takich sytuacjach kobieta zajmie właściwe stanowisko, dann wird auch die Ehe zum Segen sein. Wtedy i takie małżeństwo będzie ku błogosławieństwu. Wir haben dann ab Vers 25 gelesen, was uns Männer betrifft. Od 25 wiersza czytaliśmy to, co dotyczy nas mężczyzn. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Das ist ein hoher Anspruch, der uns hier vorgestellt wird. Jest to Anspruch, wymaganie? Jest to wysokie wymaganie, które teraz jest skierowane do nas mężczyzn. Wie Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Er ist für uns in den Tod gegangen. On za nas poszedł w śmierć. Sicherlich können wir nicht in diesem Maß unsere Frau lieben. Z pewnością nie potrafimy w tej mierze miłować naszych żon. Aber es wird uns diese Liebe vorgestellt, die Triebkraft sein soll, unsere Frauen zu lieben. Ale ta miłość właśnie jest nam przedstawiana, aby była napędem do naszej miłości, aby do naszego działania. Möchte der Herr uns dazu Gnade schenken. Aby Pan też darował nam ku temu łaskę. Und wir sehen auch, welche Auswirkungen das hat. Widzimy także, jakie to ma efekty. Es wird uns gezeigt, worin dieses Lieben besteht. Jest nam też dalej przedstawione, w czym się ta miłość objawia. Er heiligte sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Vers 26. 26. Wiersz, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Und das Ziel ist, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. A celem tego jest to, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Die Liebe ist darauf bedacht, dass in dem Leben der Frau nichts in Erscheinung tritt, was schmutzig ist, was unrein ist. Miłość mężczyzny stara się o to, aby w życiu żony nie pojawiało się nic, co jest brudne albo nieczyste. Oder runzeln, die auf eine schlechte Ernährung hinweisen. Zmarszczki, aby nie miała to żadnych zmarszczek, które by wskazywały na złe wyżywianie się. Was müssen wir als Männer tun? Co my jako mężowie mamy czynić? Hier wird uns gezeigt Waschung mit Wasser durch das Wort. Tutaj jest nam przedstawiona ta kąpiel wodna przez słowo. Nur Gottes Wort kann dazu beitragen, dass alles Unreine beseitigt wird. Jedynie Słowo Boże może być użyteczne do tego, aby wszystko nieczyste zostało usunięte. Und dass auch eine gute Ernährung da ist. I aby też istniało dobre wyżywienie. Dass sich nicht Runzeln der Mangelernährung zeigen. Aby nie pokazywały się zmarszczki ze względu na niedosyt czy brak pokarmu. Natürlich hat jedes Gotteskind Verantwortung für sich selbst. Oczywiście, że każde dziecko Boże nosi odpowiedzialność za siebie samego. Das gute Wort aufzunehmen. Aby przyjmować to dobre słowo. Aber hier wird uns in besonderer Weise gezeigt, dass wir Männer Verantwortung haben. Ale tutaj w szczególny sposób jest nam pokazane, że my mężowie mamy odpowiedzialność. Dass wir mit unseren Frauen und später auch mit den Kindern Gottes Wort lesen. Abyśmy z naszymi żonami i później też z naszymi dziećmi czytali Słowo Boże.
Und dass wir auch die Frauen in der rechten Weise unterweisen. Ja, byśmy też nasze żony we właściwy sposób nauczali. Sie sollen zu Hause ihre eigenen Männer fragen. Jedno słowo mówi, że żony mają pytać swoich własnych mężów w domu. Dann müssen wir Männer auch Gottes Wort kennen, um es in der rechten Weise weitergeben zu können. To też oczywiście wskazuje na to, że my mężowie musimy dobrze Słowo Boże znać, aby móc je właściwie dalej przekazywać. Eine wichtige Aufgabe ist Gottes Wort und Gebet in der Familie zu pflegen. Ważnym zadaniem jest to, aby pielęgnować zarówno Słowo Boże, jak i modlitwę w rodzinie. Es wird uns eine weitere Seite vorgestellt, warum wir schuldig sind, unsere Frauen zu lieben. I dalsza strona jest nam przedstawiona, dlaczego jesteśmy winni miłować nasze żony. Und zwar wird uns in Vers 28 gesagt, mianowicie w 28 wierszu jest powiedziane, wie ihre eigenen Leiber. Jak własne ciała. Das hat Gott so in die Natur des Menschen gelegt, dass wir uns selbst lieben. To tak już Bóg włożył w naturę człowieka, że sami siebie miłujemy. Dass wir auch alles tun, was zur Erhaltung des Körpers notwendig ist. Że wszystko czynimy, co jest konieczne do utrzymania naszego własnego życia. Wenn jemand das nicht tut, jeśli ktoś tego nie czyni, dann stellt man fest, der ist krank. To stwierdza się, że taka osoba jest chora. Aber hier wird uns gezeigt, wir sollen auch für unsere Frauen besorgt sein. Ale tu pokazane jest nam, że mamy także troszczyć się o nasze żony. In der gleichen Weise wie für uns selbst. W takiej samej mierze, jak się troszczymy o siebie samych. Das heißt in Vers 29, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. 29 wiersz mówi, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Nähren verstehen wir. Żywić to rozumiemy. Pflegen, czy karmić, tak jest. Pflegen bedeutet, dass wir für das Wohl des anderen besorgt sind. Pielęgnować to oznacza, że troszczymy się o to dobro naszej żony. Und das merken unsere Frauen. I nasze żony to zauważą. Ob wir sie links liegen lassen, czy je lekceważymy, oder ob die Liebe doch unser Zusammenleben beflügelt. Albo czy miłość rzeczywiście jakby rozkwita nasze małżeństwo. Doch auch ihr, ein jeder von euch liebe seine Frau. I tu jest więc dodane, niech każdy miłuje swoją żonę. Wenn wir uns jetzt mit der Stellung der Frau und der Stellung des Mannes und den Aktivitäten, die damit verbunden sind, beschäftigt haben. Jeśli teraz zajmowaliśmy się stanowiskiem męża i żony i ich aktywnościami, które są z tym związane, dann wird uns in 1. Korinther 7 noch etwas Wichtiges für die Ehe mitgegeben. To w 1. Korinthian 7 jeszcze jest nam coś ważnego przedstawione w stosunku do małżeństwa. Es heißt dort in 1. Korinther 7, Vers 3, w 1. Korinthian 7, wierszu 3 napisane jest, der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Wiersz 3, mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Czwarty wiersz, nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż, podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Da sehen wir ganz deutlich, wie wir in der Ehe aufeinander angewiesen sind und den anderen zu achten haben. Widzimy też, jak w małżeństwie jesteśmy jedni jeden od drugiego zależni, aby też zważać na siebie. Und in Vers 5 wird uns eine wichtige Verhaltensweise gezeigt, damit wir nicht in Sünde fallen, von Satan uns nicht versucht werden. I w wierszu 5 jest nam przedstawione ważne zachowania, abyśmy nie byli kuszeni i od szatana atakowani. Es heißt dort, entzieht euch einander nicht, es sei denn, etwa nach Übereinkunft eine Zeit lang,
um zum Beten Muße zu haben. Und kommt wieder zusammen, damit der Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Czytamy tam w wierszu 5, nie strąć się od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Wir sehen, dass die ehelichen Beziehungen zur Seite gestellt werden können wegen eines erhabeneren, einer erhabeneren Aktivität. Widzimy, że te małżeńskie aktywności, czy to współżycie może być na pewien czas na bok odłożone ze względu jeszcze wyższej aktywności, czy działalności. Wie wichtig ist, wie wichtig wird uns hier die Bedeutung des Gebetes vor die Herzen gestellt. W jak ważny, czy szczególny sposób jest nam tutaj przedstawiona powaga, czy ważność modlitwy. Ale dann auch die Gefahr, die durch die Unenthaltsamkeit für eine Ehe hereinbrechen kann. Ale także to niebezpieczeństwo, które może wkraść się w małżeństwo ze względu na niepowściągliwość. Für uns Männer wird in Bezug auf die ehelichen Beziehungen noch eine ernste Warnung gegeben. Dla nas mężczyzn w stosunku do małżeńskiego stanu czy zachowania jeszcze jest nam poważne jakieś ostrzeżenie przedstawione. Oder ein Hinweis auf ein richtiges Verhalten in der Ehe. Albo raczej wskazówka na właściwe zachowanie w małżeństwie. Wir kommen wieder zu 1. Petrus 3. Znów powracamy do 1. Piotra 3 rozdziału. Da heißt es in Vers 7. W wierszu 7 tam jest napisane: Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen nach Erkenntnis, als bei einem schwächeren Gefäß dem Weiblichen, ihnen Ehre gebend, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wiersz 7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Da wird uns deutlich vorgestellt, dass wir Männer zur Rücksicht Name auf unsere Frauen, auf das schwächere Gefäß angewiesen sind. I tutaj jest wyraźnie przedstawione, że my, mężowie, jesteśmy pouczani w tej sprawie, że mamy zwracać uwagę, czy zważać na nasze żony. Und an dieser Stelle wird uns wieder gezeigt, i także na tym miejscu jest nam znów pokazane, in welch erhabener Stellung unsere Frauen durch Gott gebracht sind. W jakim wzniosłym stanowisku zostały posadzone nasze kobiety przez Boga. Nasze żony. Es heißt hier in Vers 7 als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Jest napisane tutaj, skoro i one są dziedziczkami, czy współdziedziczkami łaski żywota. Wir sehen, vor Gott sind unsere Frauen in so einer erhabenen Stellung gebracht, wie auch wir durch die Gnade Gottes. Widzimy, że nasze żony przez łaskę Bożą są do takiego samego stanu wprowadzone jak my przez łaskę Bożą. Wenn wir jetzt das Verhalten in der Ehe etwas angesehen haben, wollen wir jetzt zur Familie kommen, zu den Kindern. Jeśli troszkę zajmowaliśmy się zachowaniem w małżeństwie, to przejdźmy teraz do zachowania się w rodzinie, do dzieci. Da wird als erstes in Kapitel 6, Vers 1 gesagt, ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Jako pierwsze w 6 rozdziale wierszu 1 jest powiedziane, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Gehorsam ist ja etwas, was uns Mühe bereitet. Posłuszeństwo to jest coś, co sprawia nam trud. Und das will ich den Kindern so sagen. Ich war meinen Eltern auch manchmal ungehorsam. Ja to też pragnąłbym powiedzieć wam, dzieciom, że moim rodzicom też nieraz byłem nieposłuszny. Und der Vater musste mich strafen. I ojciec musiał mnie karać. Wenn man dann älter geworden ist, dann ist man dankbar dafür, dass der Vater das getan hat. I gdy potem stajemy się, czy stałem się starszym, to człowiek wtedy jest wdzięczny za to, że ojciec to czynił.
Natürlich muss auch die Mutter, die ja mehr noch mit den Kindern zusammen ist während des Tages, manchmal eine Strafe vornehmen. Oczywiście, że i matka, która nieraz częściej jest z dziećmi razem, musi też nieraz w ciągu dnia wykonać karę. Das Wort gehorchen, wenn man da nachsieht in den Lexika, was das griechische Wort bedeutet. To słowo być posłusznym, jeśli się to sprawdzi w słowniku greckim, co to słowo oznacza? Dann ist die Grundbedeutung hinhorchen. To oryginalne znaczenie oznacza przysłuchiwać się. Wenn nun die Kinder spielen, więc jeśli dzieci się bawią, und das kann ja sehr spannend sein, a to może być bardzo ciekawe, und die Mutter sagt etwas, a mama coś rzeknie, powie, dann hört man einfach nicht hin. To się wcale na to nie zważa, to się tego nie słucha. Dann muss die Mutter vielleicht zwei oder dreimal etwas sagen. To mama być może musi powiedzieć coś dwa albo trzy razy. Das Hinhören allein, mit dem Hinhören allein ist aber nicht alles getan. Ale z tylko jedynym słuchaniem ta sprawa się nie załatwiła. Man muss auch das ausführen, was die Eltern sagen. Trzeba również wykonać to, co rodzice mówią. Und welch ein Segen ruht darauf, wenn schon Kinder gehorsam lernen. Jakież błogosławieństwo spoczywa na tym, jeśli już dzieci nauczą się posłuszeństwa. Wenn ich die Mutter oder der Vater drei, vier, fünf Mal etwas sagen müssen. Jeśli ojciec albo mama, matka muszą coś trzy, cztery, pięć razy powiedzieć. Oder vielleicht noch ernst mit etwas drohen müssen. Albo jeśli muszą nawet z pewną powagą nawet grozić. Bevor sich der Junge oder das Mädchen bewegt, das zu tun, was die Eltern wollten. Zanim ten chłopczyk czy ta dziewczynka się poruszą, aby wykonać to, co rodzice powiedzieli. Ungehorsam ist eine schlimme Sache. Nieposłuszeństwo jest czymś strasznym. Und wenn wir als Kinder nicht gehorsam gelernt haben, jeśli jako dzieci nie nauczyliśmy się posłuszeństwa, dann ist, kann es auch durchaus sein, dass wir im späteren Leben dem Worte Gottes nicht gehorsam sind oder der Stimme unseres Herrn. To może tak się stać, że i w późniejszym życiu nie będziemy posłuszni głosu Boga albo głosu naszego Pana. Auch wenn wir eine Sache nur halb machen, ist das ungehorsam. Także wtedy, jeśli jakąś sprawę czynimy tylko tak na pół, to jest nieposłuszeństwem. In 1 Samuel 15 haben wir dazu ein ernstes Beispiel. I w 1 Samuelowej 15 znajdujemy tam poważny przykład na to. In dem Leben des Königs Saul. W życiu króla Saula. Der hatte den Auftrag, gegen die Amalekiter zu kämpfen. On otrzymał to zlecenie, aby walczyć przeciwko Amalekitom. Das hat er auch gemacht. Tak też uczynił. Aber Gott hatte ihm gesagt, er sollte alle töten. Ale Bóg powiedział mu, że miał tam wszystkich zabić. Auch das Vieh sollte er töten. Także bydło miał zabić. Amalek, die das Volk Gottes von hinten überfallen haben, als es durch die Wüste gezogen ist. Amalekici, którzy napadli na lud izraelski od tyłu, gdy chodzili przez pustynię, sollte nach den Gedanken Gottes ausgerottet werden. Według myśli Bożych miał on być unicestwiony, wymazany. Und dann sehen wir, wie der König Saul diesen Auftrag nicht ganz sorgfältig erfüllt hat. I widzimy, jak król Saul niedokładnie wypełnił to zlecenie. Als Samuel ihm begegnete, sagt er: Wir haben den Auftrag Gottes getan. Ja, weiß ich jetzt nicht. Gdy Samuel spotyka się z nim, to Saul odpowiada: My spełniliśmy zlecenie pańskie. Ja, Vers 13. Und Samuel kam zu Saul und Saul sprach zu ihm: Gesegnet seist du von dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. 13. wiersz, gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: Błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Und dann musste Samuel zu Saul sagen, i Samuel musiał wtedy do Saula powiedzieć: Was ist denn das für ein Blöken von Kleinvieh in meinen Ohren und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? A co to za, 14. wiersz, a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Und dann
sagt er der Saul als Antwort, sie wollten das Klein- und Rindvieh dem Herrn, also Gott, opfern. I potem jako odpowiedź Saul mówi, że to bydło i te owieczki chcieli one ofiarować Panu. Das Beste hatten sie am Leben gelassen. To, co było najlepsze wśród tych zwierząt, pozostawili przy życiu. Und dann hatten sie auch den König der Amalekiter nicht getötet. I także króla Amalekitów nie zabili. Und was muss dann, wir können nicht das ganze, den ganzen Abschnitt behandeln, was muss dann Samuel sagen? My nie możemy tego całego rozważać, ale co wtedy Samuel musi powiedzieć? Wir lesen in Vers 22. Czytamy w wierszu 22. Hat der Herr gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? 22 wiersz, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Denn die Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Das Gericht, das Saul getroffen hat, lautet, a sąd, który dotknął Saula, brzmi, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i on zgardził tobą i nie będziesz królem. Zum Gehorsam finden wir ja in den Sprüchen viele Hinweise. Jeśli chodzi o temat posłuszeństwa, to w przypowieściach znajdujemy wiele wskazówek. Wir können die jetzt nicht alle behandeln, aber ich möchte doch den Jungens, die Mädchen, die schon zur Schule gehen und lesen können, empfehlen, mal die ersten Verse von jedem Kapitel der Sprüche zu lesen. Nie możemy wszystkie te miejsca teraz rozważać, ale wszystkim chłopakom i dziewczynkom chciałbym zalecić, abyście wszystkie pierwsze wersety z każdego rozdziału z przypowieści sobie przeczytali, które potraficie czytać i chodzicie do szkoły. Ich will nur den Vers aus Kapitel 3 vorlesen. Chciałbym tylko przeczytać ten wiersz z trzeciego rozdziału. Vers 1 und 2. Pierwszy i drugi wiersz. Mein Sohn, vergiss nicht die Belehrung. Und dein Herz bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden sie dir mehren. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Und dann in Vers 11. 11. wiersz. Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung des Herrn und lass seine Zucht dich nicht verdrießen, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. 11 i 12 wiersz, synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Also wir sehen, dass der Vater sich um den Sohn kümmert, weil er ihn lieb hat. Widzimy więc, że ojciec stara się, czy zajmuje się synem z tego powodu, że go miłuje. Wie gut ist es, wenn Kinder ihren Eltern gehorchen. Jakże to dobre, gdy dzieci są posłuszne swoim rodzicom. Im Kolosserbrief wird uns das ja auch noch einmal gesagt. W liście do Kolosan to jeszcze raz jest nam powiedziane. Da heißt es in Vers, Kapitel 3, Vers 20. Tam napisane jest w trzecim rozdziale, w wierszu 20. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Da steht wieder in allem. Tu znów napisane jest we wszystkim. Das heißt ohne Ausnahme. To znaczy bez wyjątku. Und ist es nicht eine Gnade, wenn wir gläubige Eltern haben? I czyż nie jest to łaską, jeśli mamy wierzących rodziców? Möchte der Herr uns dann auch diese Bereitschaft schenken, zu gehorchen. Oby Pan też dał nam tą gotowość do bycia posłusznym, czy do posłuszeństwa. Ich habe ja schon einmal gesagt, ja już raz powiedziałem, dass wir sehr ernst gewarnt werden, wenn wir nicht gehorchen. Że bardzo poważnie jesteśmy ostrzegani w chwilach, gdy jesteśmy nieposłuszni. Und ich möchte mal etwas erzählen aus meinem Leben. I chciałbym opowiedzieć coś z mego życia.
Als ich so ein Junge war, ja byłem takim chłopczykiem, vielleicht 10, 12, 13 Jahre, może miałem 10, 12 albo 13 lat, da hatte ich einen sehr, oder immer hatte ich einen sehr weiten Schulweg. To ja zawsze miałem też bardzo długą drogę do szkoły. Und ich musste von zu Hause mal den Bibelspruch lernen aus Sprüche 30. I ja, będąc w domu, musiałem kiedyś nauczyć się na pamięć ten wiersz z Przypowieści 30 rozdziału. Und an diesen Spruch musste ich mich immer wieder mal erinnern. I wciąż na nowo sobie przypominałem, czy musiałem sobie właśnie przypominać ten wiersz. Da heißt es in Sprüche 30, Vers 17. Przypowieści 30, wiersz 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, das werden die Raben des Baches aushacken und die Jungen des Adlers fressen. Oko, które szydzi z ojca i gardzi sędziwą matką, wyzdobią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta. Wie segensreich ist es, wenn wir Bibelsprüche lernen müssen. Jakże to jest błogosławione, gdy musimy nauczyć się wersety na pamięć. Und im Winterhalbjahr gab es dort auf dem Schulweg, a w półroczu szkolnym zimowym, to w drodze do szkoły, große Mengen von Saatkrähen, die auf dem Felde das sich niedergelassen hatte. Tam było bardzo wiele kruków albo wronów, które tam blisko drogi na polu się tam zlatywały. Und durch diesen Anblick wurde ich immer wieder an diese ernste Stelle erinnert. Przez właśnie spojrzenie tych ptaków byłem wciąż na nowo przypominał mi się ten wiersz. Das Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet. To oko, które szydzi z ojca i gardzi sędziwą matką. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den Vater verspottet habe. Nie mogę sobie przypomnieć, że ja szydziłem z ojca. Aber es war mir durchaus bewusst, dass ich oft den Gehorsam gegen die Mutter verachtet habe. Ale nieraz byłem świadomy tego, że posłuszeństwo odmówiłem mojej mamie. Tak jest w niemieckim. Es ist gut, wenn so ein Wort dann in das Herz dringt. I jest to dobrze, jeśli takie słowo tutaj głęboko trafia, czy wnika do serca. Dann darf man den Heiland um Vergebung bitten. Wtedy można poprosić Zbawiciela o przebaczenie. Und auch um Gnade, doch gehorsam zu sein. I także o łaskę, aby móc być posłusznym. Es heißt dann weiter in Epheser 6, Vers 2. I dalej w Efezjan 6, drugim wierszu napisane jest: Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Damit es dir wohl gehe und du lange lebst auf der Erde. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Ein wichtiges Gebot. Jest to ważne przykazanie. Das Gott schon seinem irdischen Volk gegeben hat. Które Bóg już podał swemu ziemskiemu ludowi. Und das hier den Kindern vorgestellt wird. I które tutaj jest przedstawione dzieciom. Was ist denn ehren dem Vater? Co to oznacza czcić ojca? Und die Mutter. I matkę. Die Gefahr ist besonders gegeben, wenn man so heranwächst. Niebezpieczeństwo szczególnie nadarza się, gdy człowiek czy dziecko dorasta. Wenn man so ein gewisses Alter erreicht, 12, 14, 16 Jahre. Gdy się osiąga już pewien wiek, lat 12, 14, 16. Vielleicht 18, może i 18. Und dann so selbst überzeugt ist von dem, was man kann, was man weiß. Gdy wtedy taka młodzież jest przekonana z tego, co ona sama wie, co ona potrafi. Besonders wenn man gut lernt. Szczególnie wtedy, gdy ktoś się jeszcze dobrze dann uczy. Auf einmal blickt man auf die Eltern herab. Nagle spogląda się na rodziców z góry. Vielleicht hatten die Eltern nicht die Möglichkeit zu so einer Ausbildung. Być może rodzice nie mieli takiej możliwości do takiego wykształcenia. Und wissen dieses und jenes nicht. I to i owo być może nie wiedzą. Und dann blickt man auf sie herunter. I wtedy spogląda się z góry na swoich rodziców. Wir sollten auf keinen Menschen herabblicken. My na nikogo nie powinniśmy spoglądać z góry. Auch wenn vielleicht manches in dem Leben eines anderen nicht dem Worte Gottes entspricht. Nawet jeśli niejedna rzecz w życiu kogoś innego nie jest odpowiednia do Słowa Bożego. Aber wir sollten nie Vater und Mutter verachten.
Ale nigdy nie powinniśmy wzgardzać ojcem albo matką. Nie auf sie herabblicken. Nigdy nie spoglądać na nich z góry. Und worin kann das Ehren bestehen? I w czym może wyrazić się to czczenie rodziców? Dass wir Vater und Mutter Freude bereiten durch unser Verhalten. Że tacie i mamie sprawiamy radość przez nasze zachowanie. Und dass wir ihnen helfen, wenn sie unsere Hilfe nötig haben. I że gdy im pomagamy, gdy oni potrzebują naszej pomocy. Gott verbindet damit einen ganz besonderen Segen. Bóg z tym powiązuje przez wiąże szczególne błogosławieństwo. Hier einen irdischen Segen. Tutaj jest mowa o ziemskim błogosławieństwie. Damit es dir wohl gehe und du lange lebst auf der Erde. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Aber sicherlich auch einen ganz besonderen geistlichen Segen. Ale szczególnie jest też z tym powiązane szczególne duchowe błogosławieństwo. Das gibt Freude in das Herz, wenn wir Vater und Mutter ehren. To daje radość w sercu, gdy czcimy ojca i matkę. Es wird uns auch ein ernstes Beispiel gegeben, wo Vater und Mutter nicht geehrt wurden. Także podane w słowie jest nam poważny przykład na to, gdy ojciec i matka nie byli czczeni. Der Herr Jesus musste den Pharisäern und Schriftgelehrten zeigen. Pan Jezus musiał pokazać uczonym w piśmie i faryzeuszom, dass sie dann Vater und Mutter nicht ehren, wenn sie nicht für den Unterhalt von Vater und Mutter sorgen. Że właśnie dzieci nie czczą wtedy rodziców, jeśli nie troszczą się o finansowe utrzymanie rodziców. Da war es nach den Überlieferungen der Juden so weit gekommen, bo według według przekazywanej przez Żydów nauki. Według przekazywanej przez Żydów nauki było coś takiego, dass sie sagten, eine Gabe ist das, was irgend dir von mir zugute kommen könnte. Że powiedzieli tak, że korban albo dar to jest dla ciebie coś takiego, co dla Boga cokolwiek mógłbym ja właściwie tobie dać. Der Jesus muss ihnen sagen, ihr habt damit Vater und Mutter nicht geehrt. I Pan Jezus musi im powiedzieć, przez to nie uczciliście ojca i matkę. Ihr habt das Wort Gottes beiseite gesetzt um eurer Überlieferungen willen. Wy usunęliście Słowo Boże albo przesunęliście je na bok ze względu na te wasze obyczaje czy rzeczy, które żeście przekazali. Wir sehen also, dass das Ehre Vater und Mutter nicht nur für die kleinen Kinder gilt. Widzimy więc, że to czczenie matki i ojca nie tylko dotyczy małych dzieci, sondern für uns alle, denen der Herr noch Eltern geschenkt hat. Ale dotyczy nas wszystkich, którym Pan darował czy daruje jeszcze rodziców. Wir kommen jetzt zu dem letzten Abschnitt. In Vers 4 heißt es. Dochodzimy teraz do ostatniego fragmentu. W czwartym wierszu jest napisane. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Also nicht nur die Kinder werden ermahnt. Więc nie tylko dzieci są napominane. Auch die Väter. Także ojcowie. Zuerst wollen wir uns dann daran erinnern, was denn Kinder nach den Augen Gottes sind. Najpierw chcemy sobie przypomnieć to, co to są właśnie dzieci według Słowa Bożego. Psalm według myśli Bożej. 127. Psalm 127. Da heißt es in Vers 3, siehe, ein Erbteil des Herrn sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Tam jest w wierszu trzecim napisane, Psalm 127, oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Vers 5, glückselig der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Wiersz 5, błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan. Also ein Segen von Seiten Gottes sind Kinder, die er uns schenkt. Więc dzieci są błogosławieństwem od Boga, które On je nam daruje. Oder in Psalm 128 wird uns gesagt, in Vers 3, albo Psalm 128, wiersz 3,
Am Ende deine Söhne wie Ölbaumsprossen rings um deinen Tisch. Pod koniec dzieci twoje, albo w niemieckim jest synowie twoi, jak sadzonki oliwne dookoła stołu twego. Welch ein Segen, wenn so die Kinder, die Söhne und die Töchter um den Tisch sitzen. Jakież błogosławieństwo, jeśli dzieci, synowie i córki siedzą wokół stołu. In Psalm 144 wird uns das Ziel der Erziehung gezeigt. W Psalmie 144 przedstawiony jest nam cel wychowania. In Vers 12 heißt es, w wierszu 12 jest napisane, dass unsere Söhne in ihrer Jugend seien wie hochgezogene Pflanzen, unsere Töchter wie behauene Ecksäulen nach der Bauart eines Palastes. Wiersz 12, niech synowie nasi będą jak rośliny dobrze wyrośnięte w młodości swojej, a córki nasze jak kolumny wyciosane, zdobiące świątynią. Wir sehen auf der einen Seite die Bemühungen eines Gärtners, eine Pflanze hochzuziehen. Widzimy z jednej strony starania ogrodnika, aby dobrze doprowadzić do wzrostu rośliny. Das dürfen auch die Bemühungen der Eltern um die Erziehung der Kinder sein. Tak też można to porównać właśnie do tych starań rodziców, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Und ein zweites Bild wird gebraucht. I drugi obraz jest użyty. Die Töchter wie behauene Ecksäulen nach der Bauart eines Palastes. A córki jak kolumny wyciosane, zdobiące świątynię. Wie viel Mühe verwendet so ein Bildhauer dafür eine schöne Ecksäule zu schaffen? Rzeźbiarz, Bildhauer. Ile czasu to rzeźbiarz poświęca na to, aby wyrzeźbić taką piękną kolumnę? Und wir sollten als Eltern auch diese Bemühungen haben. I my jako rodzice powinniśmy mieć takie starania. Dass unsere Kinder, unsere Töchter wie Ecksäulen sind. Aby nasze dzieci, nasze córki były jak kolumny zdobiące świątynię. Dass das Wesen den Gedanken Gottes entspricht. Aby ich istota czy wewnętrzny charakter był odpowiedni do Słowa Bożego. Hier haben wir zuerst diese ernste Ermahnung, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Jako pierwsze tu mamy przed nami to poważne napomnienie, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich. Wie kann das geschehen? W jaki sposób może tak się wydarzyć? Das kann leicht geschehen, wenn wir die Kinder nicht gleich behandeln. To bardzo szybko może się nadarzyć, jeśli nie w równy sposób podchodzimy do dzieci. Oder wenn wir sie ungerecht beschuldigen. Albo jeśli niesprawiedliwie ich obwiniamy. Das kann durchaus in der Hitze des Tages mal auftreten. To bardzo szybko może wydarzyć się w upale dnia. Aber wir Väter werden gewarnt, ale my ojcowie jesteśmy ostrzegani, die Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Aby dzieci nie pobudzać do gniewu. Die Kinder haben da ein gutes Empfinden dafür, ob das, was wir zu ihnen sagen, recht ist oder nicht. Dzieci mają bardzo dobre poczucie tego, jeśli chodzi o to, co do nich mówimy, czy to jest słuszne, czy nie. Im Kolosserbrief finden wir, dass uns gesagt wird, w liście do Kolosan znajdujemy, że jest nam powiedziane, Vers 21. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Das ist also ein ganz anderes Wort. Das Reizen zum Zorn ist ein Wort und das Reizen, was hier im Kolosserbrief verwendet wird. To więc są dwa różne słowa, pobudzać do gniewu z listu do Efezjan i rozgoryczać z listu do Kolosan. Dieses Reizen im Kolosserbrief bedeutet, sie anreizen zu etwas. To rozgoryczanie z listu do Kolosan to jest jakby coś, że ich pobudzamy do czegoś złego. Natürlich dürfen wir die Kinder ermahnen, doch ihre Pflichten in der Schule und auch zu Hause zu erfüllen. Oczywiście, że możemy napominać nasze dzieci, aby spełniły swoje obowiązki w szkole i w domu. Aber wir sollten sie nicht immer weiter reizen, höhere Leistungen zu vollbringen. Ale nie powinniśmy ich tak rozgoryczać do tego, aby jeszcze wyższe efekty czy wyniki przynieśli. So wie das heute im Sport ist. Tak jak to dzisiaj odbywa się w sporcie. Es gibt Eltern, die möchten, dass ihr Kind ein großer Sportler wird.
Są rodzice, którzy pragną, aby ich dziecko było bardzo dobrym sportowcem. Und dann werden solche Kinder massiv trainiert. I wtedy takie dzieci są szczególnie trenowane. Es kann auch sein, dass wir möchten, dass unsere Kinder in dieser Welt eine hohe Stellung einnehmen. Może też się zdarzyć, że pragniemy, aby nasze dzieci w tym świecie zajmowały wysokie stanowisko. Und dann werden die Kinder über ihr Maß gefordert. I potem te dzieci są jakby wzmacniane i zachęcane ponad ich miarę. Vielleicht fällt es einem Kind schwer mit der Rechtschreibung. Być może jakieś dziecko ma problemy z prawidłowym pisaniem. Oder mit dem Rechnen. Albo z liczeniem. Da dürfen wir durchaus nachhelfen. I oczywiście, że możemy w tej sprawie pomóc. Und erklären. I wytłumaczyć. Aber wir sollten nie dieses Ziel haben, dass so ein Kind unbedingt der Beste in der Klasse sein muss. Ale nigdy nie powinniśmy mieć taki cel, aby dziecko było najlepszym w klasie. Damit sie nicht mutlos werden, sollen wir die Kinder nicht reizen. Aby oni nie upadali na duchu, dlatego nie mamy ich rozgoryczać. Wie wichtig ist es, dass wir das beachten. Jakże ważne to jest, byśmy na to zważali. Es heißt dann weiter, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ale dalej napisane jest, ale napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Das ist eine wichtige Aufgabe. To jest ważne zadanie. Zucht könnte man auch übersetzen mit Erziehung. Karność, ist das erste Wort, Zucht und Ermahnung, ja? Ja. Ja, Zucht, das ist hier schon Erziehung. Ach so, ja. Dieses Wort wird in unserer Übersetzung unterschiedlich gebraucht. Das Słowo, które w niemieckim jest... Das griechische Wort wird unterschiedlich gebraucht. Wo steht das mal? Vers 4, ne? Zucht und Ermahnung. Ja, aber da steht Erziehung in der Zucht, so heißt es im Polnischen. Ach so. Aha. Also ja, Zucht und ich will Ermahnung. Zucht und Ermahnung. Und dieses Zucht bedeutet einmal... To słowo karność oznacza z jednej strony... Nicht gleich den Stock verwenden. Nie od razu używać laski. Als erstes ist Unterweisung. Najpierw trzeba nakazać albo... Pouczyć. Das zweite ist Zurechtweisung. Po drugie to jest korygować. Und erst dann, wenn dieser Zurechtweisung auch nicht gefolgt wird, dopiero potem, jeśli się też nie przestrzega tego skorygowania, haben die Eltern auch die Verantwortung, to wtedy rodzice też mają tą odpowiedzialność, ein Kind zu strafen. Aby dziecko ukarać. Wir wissen, dass in unseren Tagen diese Züchtigung nicht sein soll. Wiemy, że w naszych czasach tak się uczy, że karcenie czy kara w naszych czasach ma się nie odbywać. Aber Gottes Wort zeigt uns hier die Verantwortung, die wir als Eltern haben. Ale Słowo Boże pokazuje nam tutaj tą odpowiedzialność, którą jako rodzice posiadamy. Bei der Unterweisung wollen wir daran denken, dass da Unterweisung im Worte Gottes an erster Stelle stehen muss. Jeśli chodzi o to pouczanie, to chcemy o tym myśleć, że na pierwszym miejscu musi być pouczanie ze Słowa Bożego. Wir haben jetzt nicht die Zeit, um auf diese Stellen einzugehen. Nie mamy czasu teraz, aby zajmować się wszystkimi tymi miejscami. Aber wir wollen uns doch das aufs Herz legen lassen, dass wir nicht versäumen, unsere Kinder recht zu belehren, was die Gedanken Gottes sind. Ale chcemy sobie to przypominać, byśmy też nie zapominali o tym, pouczać nasze dzieci w stosunku do tego, co jest właściwe przed Panem. Und ihnen auch den Weg des Heils zeigen. I także, abyśmy pokazywali im drogę zbawienia. Und auch ihnen den Weg zeigen, den wir nach Gottes Gedanken gehen können. I abyśmy także pokazywali im tą drogę, którą jako wierzący możemy chodzić według Słowa Bożego. Wir sollten auch immer bereit sein, die Fragen unserer Kinder zu beantworten. Powinniśmy także być gotowi zawsze na to, aby odpowiadać na pytania naszych dzieci. Und welch ein Segen ruht darauf, wenn die Herzen der Kinder sich den Eltern gegenüber öffnen. Jakież błogosławieństwo spoczywa na tym, jeśli dzieci otwierają się wobec na przemówienia rodziców.
Wir als Eltern wollen unsere Hände für unsere Kinder falten. A my jako my rodzice chcemy złożyć nasze ręce do modlitwy za naszymi dziećmi. Sicherlich muss jedes Kind sich selbst bekehren. Oczywiście, że każde dziecko same musi się nawrócić. Mit seinen Sünden zum Heiland kommen. I przyjść ze swoimi grzechami do Zbawiciela. Das Werk der Erlösung im Glauben annehmen. I przyjąć dzieło zbawienia. Aber hinter allem dürfen die betenden Eltern stehen. Ale za wszystkim mogą stać modlący się rodzice. Ist ein Segen, wenn der Herr uns Kinder anvertraut hat. Jest to błogosławieństwo, jeśli Pan nam właśnie powierzył dzieci. Ist auch ein Segen, wenn in der Versammlung Kinder sind. To także jest błogosławieństwem, jeśli w zgromadzeniu są dzieci. Und welch eine Freude, wenn der Herr in seiner Gnade neues Leben wirkt. I cóż za radość, jeśli Pan w swojej łasce zdziałuje nowe życie. Und Entschiedenheit auf dem Glaubensweg schenkt. I gdy daruje zdecydowanie na drodze wiary.